Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania, a pasjonata. Nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Autoserwis Nowakowski. Twój samochód w rękach fachowców. Dorobek drużyny Ruchu Radzionków w kończących się czwartoligowych rozgrywkach już przed meczem z Sarmacją Będzin był imponujący. Cidry, które mimo anulowania wyniku wygranego meczu z LKS-em Kamienica Polska w 27 meczach zdążyły zgromadzić aż 63 punkty, w ostatnim ligowym starciu mierzyły się z trzecim zespołem w tabeli, który przed sezonem zapowiadał nawiązanie walki o zwycięstwo w stawce z żółto-czarnymi. Przygotowujący zespół Ruchu do gry w barażu o trzecią ligę trener Wojciech Osyra postanowił w meczu z Sarmatami dać odpocząć swoim kluczowym zawodnikom. Z powodu żółtych kartek pauzował Marcin Czcionka. Na ławce rezerwowych usiedli m.in. Piotr Rocki, Robert Wojsyk, Damian Sadowski i Marcin Dziewulski. Szanse gry od początku otrzymali przede wszystkim ci, którzy większość wiosny spędzili na ławce rezerwowych bądź zmagali się z kontuzjami. Na pierwszą ciekawą sytuację pod którąś z bramek czekaliśmy w sobotę do 8 minuty. Wtedy Łukasz Dębski dalekim podaniem uruchomił Tadeusza Urbańczyka. Ten walczył o piłkę z obrońcami Sarmacji, przewrócił się w polu karnym, ale sędzia uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i skończyło się bez choćby strzału na bramkę Sarmacji. W odpowiedzi kontratak swojej drużyny wyprowadził Bartosze Barhan. Podał na lewą stronę do Artura Nowaka, który uderzył tyleż mocno, co i niecelnie. Po kwadransie z lewej strony boiska sfaulowany został Wojciech Franiel. Do piłki podszedł Adam Giesa, wrzucił w pole karne, a tam najsprytniejszy okazał się Andrzej Buchcik i dał Ruchowi Radzionków prowadzenie. Imponującym dorobkiem strzeleckim może pochwalić się środkowy obrońca Ruchu, dla którego gol z Sarmacją był 9. trafieniem w lidze. Ale odpowiedź gości z Będzina nastąpiła nadspodziewanie szybko. Buchcik podał do Urbańczyka, ten stracił piłkę. Futbolówka trafiła pod nogi Artura Nowaka, który podciągnął trochę pod pole karne, oddał kąśliwy strzał i piłka wtoczyła się do bramki Bartosza Kucharskiego. To już 23. minuta meczu. Z rzutu rożnego dośrodkował Adam Giesa. Głową interweniował Bartosz Derlatka i omal nie skończyło się golem samobójczym. Jeszcze jeden korner mieli radzionkowianie. Jeszcze raz rzucał Adam Giesa, a Rafałowi Zaborowskiemu nie udało się trafić w światło bramki Sarmacji. A to już atak Będzinian. Michał Skórski zagrał na lewo do Józefa Misztala. Ten ma piłkę w lewym narożniku. Dośrodkowuje. Futbolówka trafia pod nogi Bartosza Barhana. Barhan też wrzuca piłkę w pole karne. Gospodarzy, no i miał swoją szansę na zdobycie gola Michał Dyrda. Robert Smoliński na środek boiska do Tadeusza Urbańczyka. Urbańczyk wypatrzył wychodzącego na pozycję Adama Giesę. Giesa jest już w polu karnym, przekłada piłkę na prawą nogę, strzela, ale piłka szybuje nad poprzeczką bramki Sarmacji. Warunki pogodowe nie sprzyjały szybkiej grze, ale oba zespoły potrafiły mimo to stworzyć zagrożenie pod obiema bramkami. To akcja Sarmacji. Skórski podał do Dyrdy i ten został powstrzymany przez interweniującego w polu karnym Tomasza Wandzika. 41. minuta spotkania, teraz Wandzik jest już na połowie przeciwnika, podaje do Adama Giesy, który jest faulowany przez Daniela Majkę, sędzia nie ma żadnych wątpliwości i wskazuje na rzut karny dla Cidrów. Nie ma na boisku etatowego wykonawcy jedenastek, czyli Damiana Sadowskiego, ale jest Adam Giesa i on również bezbłędnie wykonuje ten rzut karny. Cidry od 41. minuty prowadziły z Sarmacją Będzin 2-1. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron trener Osyra wprowadził na boisko Roberta Wojsyka, Damiana Sadowskiego i Marcina Dziewulskiego. Efekt przyszedł już po 2 minutach spotkania. Wojsyk podał do Sadowskiego, ten oddał piłkę napastnikowi Cidrów, który podwyższył prowadzenie Ruchu na 3-1. Dla Sadowskiego to już 14. asysta w tych rozgrywkach, dla Wojsyka 21. gol na czwartoligowych boiskach. Goście nie zamierzali składać broni, więc przy Narutowicza widowisko robiło się coraz ciekawsze. To 52. minuta, Derlatka podaje do Nowaka, a ten powinien chyba umieścić piłkę w bramce Ruchu. A to już akcja radzionkowian. Adam Giesa podał na lewo do Rafała Zaborowskiego. Zaborowski ma piłkę przy nodze, dośrodkowuje, nie sięgnął piłki głową Marcin Mróz. Jeszcze raz jesteśmy na połowie Sarmacji, tym razem piłkę w prawym narożniku boiska miał Wojsyk, podał do Sadowskiego, ten w pole karne, gdzie jest Adam Giesa, ale on przenosi piłkę wysoko nad poprzeczką bramki Sarmacji.
Ale ten pierwszy kwadrans drugiej odsłony to bodaj najciekawszy fragment całego meczu. Teraz Marcin Dziewulski podał świetnie do Damiana Sadowskiego. Ten przełożył piłkę na lewą nogę i zdołał zablokować jego strzał Józef Misztal. I odpowiadają goście z Będzina. Derlatka do Rafała Jędrzejczyka. Ten jest już w polu karnym i pewna interwencja Bartosza Kucharskiego. Ale te ataki gości z Będzina były naprawdę groźne. Teraz piłkę ma Skórski. Skórski na prawo do Artura Nowaka. Nowak dośrodkowuje, jest Dyrda, ale marnuje kapitalną okazję do zdobycia gola kontaktowego. 63. minuta spotkania. Jędrzejczyk podaje do Kacpra Zawadzkiego. Zawadzki schodzi do środka boiska, decyduje się na strzał, ale pewnie chwyta piłkę golkiper Cidrów. Jeszcze jedna próba ataku w wykonaniu gości z Będzina. Jędrzejczyk podał do Nowaka. Nowak uderza po ziemi. Znowu bezbłędny jest Kucharski. I wreszcie budzą się z tej chwilowej drzemki gospodarze. Rafał Zaborowski. Długie podanie do Damiana Sadowskiego. Sadowski centruje. Tam jest Robert Wojsyk. Nie zdołał sobie opanować piłki w polu karnym rywala. Tyle, że znowu wracamy na połowę gospodarzy. Skórski do Nowaka. Nowak oddaje piłkę Barhanowi. Barhan na lewo do Misztala. Misztal dośrodkowuje. Wyskoczył tam do główki Dyrda i łapie piłkę Bartosz Kucharski. Naprawdę mieli swoje okazje do poprawy rezultatu gracze z Sarmacji Będzin i to kolejna z nich. Jędrzejczyk podał do Misztala i jego uderzenie także musiał bronić golkiper Cidrów. Ale w tym spotkaniu to lider tabeli imponował skutecznością. Rafał Zaborowski podał do Patryka Cepka. To 77. minuta spotkania. Cepek przyspieszył, wycofuje piłkę do Roberta Wojsyka, a Wojsyk umieszcza piłkę w siatce. Marcin Zuber pokonany po raz czwarty. Ruch ma już 3 gole przewagi. Na 10 minut przed końcem meczu raz jeszcze próbują zaatakować goście. Skórski ma piłkę, ale przeszkadza mu tam Rafał Zaborowski. Zdaniem sędziego robił to nieprzepisowo. No i rzut wolny mają gracze Sarmacji. Uderzał Józef Misztal, ale piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Ruch. Goście z Będzina bardzo chcieli tutaj poprawić swój rezultat i naprawdę mieli kolejną okazję do tego, by to uczynić. Józef Misztal przed bramkę, a tam przeszkadzali sobie Zawadzki i Skiba. Ale Ruch też mógł jeszcze w końcówce meczu dobić piłkarzy przyjezdnych. Wojsyk podał do Sadowskiego, ten uderzył precyzyjnie, ale nie na tyle, by piłka wtoczyła się do bramki Będzinian. Więcej emocji w tym meczu już nie było. Rozgrywki czwartoligowe dobiegły końca. Teraz Ruch Radzionków po wygranej z Sarmacją Będzin może skupiać się już wyłącznie na barażowym dwumeczu z LKS-em Bełk, którego stawką będzie awans do trzeciej ligi. Zagraliśmy jak na lidera przystało, z pełnym zaangażowaniem. W zasadzie większość czasu dzisiaj na boisku spędzili ci, którzy w tej rundzie mieli tych minut mniej, ale myślę, że również spisali się i stanęli na wysokości zadania. No dzisiaj generalnie moim zdaniem był mecz, w którym było najwięcej do roboty w całej rundzie, bo w większości meczach mieliśmy po 2-3 sytuacje miał przeciwnik. Dzisiaj było ich trochę więcej, bodajże 6-7. No. Ja lubię takie mecze, bo jest trochę roboty, można się pokazać z jak najlepszej strony. To jest przeciwnik, który jest dzisiaj na podium, który bezpośrednio też w pewnym momencie liczył się o walce o awans, a dzisiaj mimo wszystko poradziliśmy sobie i to tak jakościowo dobrze. Już o barażach myślimy od ostatniego meczu, który było o baraże właśnie. I od tamtego czasu już myślimy o tym i pracujemy nad drużyną Bełku, rozpracowujemy ją powoli. No. Oczywiście, no, baraże to będzie wisienka na torcie całej rundy i całego sezonu. Doceniamy klasę przeciwnika, szanujemy to, co zrobili, natomiast znamy swoją wartość z naszych zawodników, naszego zespołu i mamy przeogromną wiarę i zmotywowani jesteśmy już nawet dzisiaj, a w zasadzie już wczoraj i przedwczoraj na to, żeby wyjść na Bełk i walczyć po prostu do upadłego. Czy wytrzymam? No, uważam, że wytrzymam. No. Nie ma się czym stresować. No. Jeżeli dobrze przepracowałem ten czas, który tutaj byłem, to na pewno dam sobie radę i pomogę drużynie jak najlepiej.